W końcu nadeszła ta noc. Noc muzeów rozprzestrzeniła się i rozgościła w wielu płockich instytucjach kultury, stając ważnym wydarzeniem. Jednym z miejsc, które okazały się najciekawsze dla zwiedzających nocą, były podwoje Muzeum Mazowieckiego, głównej siedziby muzeum i tajemniczego, szczególnie po zmroku, Spichlerza. Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprezentowało swoje ekspozycje. Chciałbym tu zwrócić uwagę na trzy wystawy otwarte 30 września ubiegłego roku w Spichlerzu. I Spichlerz zapraszał w tym roku na wystawy poświęconej kulturze ludowej Mazowsza, sztuce Dalekiego Wschodu i wystawa rzeźby malarstwa Bolesława Biegasa. Jest to jakby nowa propozycja i nowa oferta, dlatego też na Nocy Muzeów do Spichlerza przybyło blisko 1000 osób. Znacznie więcej niż w latach ubiegłych. Mamy nadzieję, że ta tendencja będzie utrzymana. Prezentowaliśmy oczywiście wystawy secesji, Art Deco, 10 wieków Płocka czy Muzeum Żydów Mazowieckich, ale również prezentowaliśmy się w Warszawie, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica. Prezentowaliśmy sztukę secesyjną, część po prostu naszych zbiorów, małą wystawę, na którą przyszło blisko 2,5 tysiąca osób. Także bardzo się z tego cieszymy, bo zapromowaliśmy nasze kolekcje w Warszawie. Razem do wszystkich z naszej oferty skorzystało blisko 10 tysięcy ludzi. Podczas Nocy Muzeów płoczanie mieli okazję usłyszeć także drugi koncert z nowego cyklu Sygnał Szum. Ten koncert to próba przedstawienia zjawisk niszowych na scenie muzyki elektronicznej. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów na patio Muzeum Mazowieckiego usłyszeć można było trzy projekty. Był to projekt Grzegorza Bojanka, jednego z bardziej rozpoznawalnych w Polsce artystów tworzących muzykę ambient. Piotra Michałowskiego, który zagrał jako NMLS, również w większości muzykę bardzo ambientową z gatunku down tempo, dosyć przyjemną i ciekawie brzmiącą na patio, oraz mój projekt elektroniczny. Przedstawiliśmy także, Grzegorz wspólnie z Piotrem przedstawili swój wspólny projekt. Ja z Piotrem również zagraliśmy nieco improwizacji, także był to drugi koncert z tego cyklu, już bardziej eksperymentalny. Występom towarzyszyły wizualizacje ze starych filmów. Dodatkową atrakcją były gry i zabawy dla dużych i małych. Muzeum Mazowieckie zorganizowało kilka punktów, w których można było spędzić czas, bawiąc się między innymi w muzealnego detektywa. Polegało to na tym, że dzieci wraz z opiekunami dostawali specjalnie przygotowane karty, na podstawie których musieli odszukać całe sale ekspozycyjne bądź tylko pojedyncze eksponaty. I najciekawiej, jak tylko jest to możliwe, było to możliwe z ich strony, opisać to, co znaleźli. Jak na detektywów przystało, czasami muszą oni pracować i działać w przebraniu, ukryciu, dlatego też między innymi każdy uczestnik miał szansę przebrać się za jakąś inną postać, na przykład za damę dworu bądź szlachcica i wyruszyć w ten sposób nierozpoznawalny w podróż tutaj po muzeum, zarówno po części secesyjnej, jak i po 10 wiekach Płocka. Dużą atrakcją były także gry planszowe. Noc Muzeów okazała się ogromnym sukcesem. Płocczanie i mieszkańcy stolicy okazali się entuzjastami wspólnej zabawy z historią. Dlatego też już dziś zapraszamy na Noc Muzeów za rok do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.